Zbawicielem i wyzna to swoimi ustami. Będziesz
chcę wam powiedzieć, że kto się nie narodzi z jego ducha, to nie będzie miał części wspólnej z Bogiem. To nie pójdzie do nieba. Nie ma takiej opcji. To na ziemi decydujesz. Czy chcesz go uznać za swojego Pana? Czy chcesz przyjąć potężny dar zbawienia, o którym każdy z was wie? Każdy z was wie, ale traktujecie to jak bajkę, jak bójdę. Nie traktujcie tego tak. To on jest żywy. Jezus zmartwychwstał. Dowodem jestem ja. Dowodem jestem ja. Od 20 lat żyję z nim. To nie jakaś mrzonka. Ja sobie nie poczytałam o nim. Ja z nim żyję, zjednoczona w duchu. I możesz tak mieć. Ktokolwiek z was chce dzisiaj przyjąć Jezusa Chrystusa do twojego życia i uwolnić się z tego chaosu. Przyjąć panowanie tego, który zwyciężył. Po prostu wezwij jego imienia. Wypróbuj mojego Boga. Wypróbuj mojego Boga. On jest żywy i skuteczny. Żywy i skuteczny. Pewnie wiesz, że Jezus uzdrawiał chorych. Ja dzisiaj uzdrawiam chorych. Kładę ręce na chorych i oni zdrowieją. Bo Duch Jezusa Chrystusa jest we mnie. Bo narodziłam się na nowo. A Pismo Święte powiada, takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Na chorych ręce spać będą, a oni wyzdrowieją. Jeśli nie masz takich znaków, jeśli nie masz codziennej łączności z Bogiem, jeśli On w ogóle jest dla ciebie gówno wart, to nie idziesz do nieba. Bo musisz przyjąć Jego panowanie, żeby być w Jego królestwie. On jest królem. Amen. Amen.